Wielki tydzień na Śląsku Opolskim, jak i u nas tutaj w kraju, przede wszystkim rozpoczyna się od Wielkiego Poniedziałku. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy jest to czas generalnych porządków tylko i wyłącznie. Żurowa Środa jest to środa, czyli Wielka Środa, która kończyła tak naprawdę te porządki, wszystkie porządki, które do tego dnia tylko i wyłącznie można było wykonywać. W tym dniu też organizowali gospodarze przede wszystkim takie wielkie paleniska, czyli ogniska, w których palono wszystkie brudy. Brudy, które nawiązywały do przeszłości z roku wstecz. Podczas żurowej środy jedynym takim posiłkiem, bo oczywiście cały czas towarzyszy nam Wielki Post, tak? Takim posiłkiem właśnie był żur. Żurek staropolski, który był gotowany, ale bez kiełbas. Wielki Czwartek, Szanowni Państwo, jest dniem ustanowienia Eucharystii, jest dniem ostatniej wieczerzy i jest dniem tutaj kapłaństwa. Wielki Czwartek gospodarze z palmy poświęconej w Niedzielę Palmową tworzyli, robili krzyżyki, drewniane krzyżyki, trzy. Dlaczego trzy? Nawiązują tutaj do trzech krzyży, które stały na Golgocie. Natomiast w kościele, jest to okres, gdzie w kościele milkną całkowicie dzwony, a zamiast dzwonów, Szanowni Państwo, są kołatki, drewniane klekotki. W niektórych jeszcze miejscowościach symboliką było nie tylko trzykrotne przejście wokół kościoła, ale również wzdłuż całej wioski. Więc taka osoba musiała mocno się namachać, żeby ten głos wydany na wioskę miał też symbol. Przede wszystkim na anioł pański klekotano i też przed, na przykład, żeby tutaj przekazać informację, że zbliża się liturgia męki pańskiej. Symboliką na Śląsku Opolskim również było to, że dzieci obmywały stopy swoim gospodarzom, czyli tak naprawdę swoim też ojcom, którym dla nich taką radość było, że pod tą misą z wodą znajdowały pieniądze. To była taka podzięka tej tradycji. Przesądem też Wielki Czwartek było to, że uaktywniają na Śląsku Opolskim się bardzo mocno czarownice. Czarownice, które też tak jakby dają złe moce na zwierzęta. Więc w tym dniu gospodarze przede wszystkim z tymi zwierzętami swoimi spędzali czas. Nie można było też wywozić na pole obornika, ani też prać tutaj pościeli i zmieniać, tak? Dlatego, że wierzono, że zalękną się pchływ lub jakieś tam inne zwierzaki. Wielki Piątek na Śląsku Opolskim dzieją się różne cuda. Przede wszystkim cuda związane z wodą. Tutaj ta woda dawała symbolikę oczyszczenia. Dawała symbolikę tego, że woda zmienia się przede wszystkim w wino, a wino zmienia się w krew. Żeby były spełnione te wszystkie tutaj zalecenia, musiały być spełnione tutaj szereg nakazów i zakazów, tak? Czyli wierzono, że należy myć się przed wschodem słońca, ale w strumieniu bądź w wodzie, która płynie z zachodu na wschód. Gospodarz wynosił te krzyżyki właśnie w Wielki Piątek i wkładał je do swojego pola, robiąc znak krzyża, które miało właśnie chronić dane pole przed suszą i wydać owocny plon. Piątek, Wielki Piątek to oczywiście był dzień ścisłego postu, czyli wtedy absolutnie nie włączano radia, nie włączano telewizji, całkowite wyciszenie. Wielka Sobota, Wigilia Wielkiej Nocy, czyli Wigilia tutaj, gdzie przede wszystkim dominuje ogień i woda. Ogień symbolicznie spalał to, co było stare, woda, czyli dawała nowe życie. Każdy, kto przychodził i brał udział właśnie w Wigilii Paschalnej, uczestniczył razem ze świecą. Świeca przede wszystkim jako forma gromnicy.
Tą gromnicę odpalano przede wszystkim od paschalu, który został poświęcony, i taką gromnicę z zapalonym płomieniem zanoszono po tej uroczystości do swoich domów. Święcenie wody. Woda była stosowana w magii leczniczej, szanowni państwo, tak jak już wcześniej wspomniałam, ale przede wszystkim też taką poświęconą wodę w tym dniu, w czasie liturgii tutaj paschalnej, przynoszono do domu i gospodarz też takim lejkiem święcił swoją izbę, czyli cały dom tutaj, jak i również swoich mieszkańców, gdzie ta woda też była symbolikiem przy narodzeniu, symbolem, czyli przy chrzcie i przy śmierci. No i oczywiście nie może zabraknąć nam święcenia potraw. Na taką święconkę oczywiście składało się baranek, czyli symbol zwycięstwa dobra nad złem. Jajka, czyli symbol życia. Chrzan, symbol męki Chrystusa. Chleb, jako symbol pomyślności. Sól, oczyszczenie i prawda. Ser, był symbolem związku człowieka z przyrodą. Masło, symbol dobrobytu. Szynka, kiełbasa, symbol zdrowia i płodności. I ciasteczka, czyli symbol radości i słodkości. Niedziela Wielkanocy. To jest to jedno z najważniejszych świąt Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstanie Pańskie. Symbolika walki tutaj, pokonania śmierci i walki dobra nad złem. W tym dniu na Śląsku Opolskim uroczyście obchodzono mszę rezurekcyjną, ale również obchodzono uroczyście i gościnnie od śniadania wielkanocnego przez cały dzień. Na Śląsku Opolskim zwyczaj jest taki, że w tym dniu nie przyjeżdżają goście z zewnątrz, tylko i wyłącznie tyle, ile osób w danym domu mieszka, tyle osób się gości. Takie gościnne przyjazdy dopiero miały miejsce od poniedziałku wielkanocnego. Wierzeniem wielkanocnym, czyli takim zwyczajem, też tradycją na Śląsku Opolskim i jeszcze utrzymywanym, jest zwyczaj ściągania bram i furmanek. Po właśnie mszy rezurekcyjnej, podczas śniadania wielkanocnego, niektóre osoby przejeżdżają przez wioskę i ściągają jako symbol obfitości dla danej rodziny na przykład. I poniedziałek wielkanocny, czyli główne święto oblewania wodą. Tutaj przede wszystkim panowie oblewali wodą dziewczyny, czyli symbol płodności tak naprawdę, symbol płodności sił rodzących. Świngus dingus różnie był nazywany, czyli mamy tutaj wyszczególnione też takie nazwy jak dyngus, śmigus, śmirgus, sikacz, sikanie, lanie, oblewanie czy też lany poniedziałek. I w tym dniu, szanowni państwo, przede wszystkim kawalerowie oblewali panny wodą. Brano do wiadra wodę i lano bezpośrednio na panny. To był to właśnie czas, typowy czas dla tego śmigusa dingusa, ale przede wszystkim też takie panny mogły się odwdzięczyć. Jak? Były dwa rodzaje jajek. Jajko koloru czerwonego przeznaczone było właśnie dla tych panów, którzy podobali się danym pannom. Natomiast jajka żółte, nie dość, że były surowe, były jajkiem, które mówiono: jajko masz, a mnie mieć nie będziesz. W związku z zbliżającymi się świętami ja państwu pragnę życzyć tutaj wszystkiego dobrego, spokojnych, spędzonych w gronie rodzinnym przede wszystkim tych świąt Wielkiej Nocy i troszeczkę odpoczynku, tego spokoju od życia dnia codziennego.